Poranny gość Radia Zachód. Marcin Sasin, dzień dobry. W studiu Tomasz Rafalski, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta, szef Komisji Kultury, Sportu i Promocji w tejże Radzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. A propos sportu, wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Jutro zagra Polska. Jaki wynik obstawia Tomasz Rafalski? No tak się już zastanawiałem na tym dosyć długo, bo jak patrzeć na ostatnie występy, no to jednak to wygląda słabo w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o efektowność tej gry, bo efektywność nie była wcale taka zła, ale ja obstawiam, mimo iż całym sercem oczywiście jestem tutaj za naszymi Orłami, ale myślę, że tu będzie jakiś remis chyba 1-1. No Meksyk. To nie Katar. Nie, no Meksyk to nie Katar, a Meksyk to też... To jest jeden z tych zespołów, teraz wszyscy się uśmiechną, mówią, że nie leży naszej reprezentacji, bo w naszej reprezentacji wiele zespołów nie leży, ale akurat te z Ameryki Południowej, które są bardzo ruchliwe, bardzo szybkie, zawodnicy indywidualnie wyszkoleni technicznie są świetnie. No my zawsze mamy problem z takimi zespołami, lepiej sobie radzimy z zespołami z Europy. No to zobaczymy jutro... Zobaczymy, jak będzie. Dostaliście jako radni Gorzowa projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Będą zmiany, czy zagłosujecie w ciemno? Nigdy nie głosujemy w ciemno. Żadnej sytuacji, nie było nigdy takiej sytuacji, że głosujemy w ciemno. Nie chciałbym teraz się wypowiadać, jak zagłosujemy, ponieważ jeszcze do głosowania trochę jest. Projekt budżetu to jest olbrzymi dokument, który... Trzeba dobrze przeanalizować, ale to nie jest łatwe, zwłaszcza jak ma się kilku radnych. Nawet jak się podzieli te prace, to jednak trochę trwa. My w poprzednich latach różnie się zabraliśmy, wstrzymywaliśmy się lub głosowaliśmy też za tym budżetem, bo zdajemy sobie sprawę, że no czasy jakby, żeby ten budżet był taki idealny, zresztą nigdy nie jest, żaden budżet nigdy nie jest idealny, zawsze znajdziemy jakieś błędy, ale czasy są jakie są, inwestycje są potężne w Gorzowie, inwestycje cały czas są kończone. My rozpoczniemy w tym roku zaledwie, no nie wiem, chyba to w przyszłym roku, przepraszam, tak. 2023 rozpocznie się z dużych inwestycji przebudowa kosynierów gdyńskich, tak? To będzie jakby taka... No, budowa północnej obwodnicy, pierwszy etap, no tak, pierwszy, tak, więc no my tutaj jako radni, tak również z propozycjami. No nie będzie jakichś wielkopomnych i wielkich propozycji zmian budżetowych, bo tych pieniędzy po prostu już na pozostałe rzeczy będzie niewiele, ale na pewno remonty takie infrastrukturalne dla mieszkańców, małych ulic, chodników. Oczywiście te pomysły w porozumieniu z Urzędem Miasta są realizowane od lat, tak? Bo to nie jest tak i widzę, że Urząd Miejski kładzie na to nacisk, żeby te pomysły, które przedstawiają radni, były realizowane, więc ja jestem optymistycznie nastawiony do tego, aczkolwiek będziemy jeszcze rozmawiać z prezydentem, z urzędnikami o tym projekcie, co nam się podoba, co nie. A w związku z tym, że jest kilka inwestycji z rządowym dofinansowaniem, pierwszy etap północnej obwodnicy, tam jest 30 milionów z Polskiego Ładu, dokładnie. A nie te 250, które nie tak dawno temu w piątym rozdaniu to jest, przyznano, więc to jest to. Także kosynierów gdyńskich, to też jest Polski Ład. Czy będziecie mieć jakieś swoje propozycje, czy pozostawicie te, które już są, tak, żeby miasto trochę odetchnęło. Znaczy, to tak jak ja wstępnie powiedziałem, na pewno będziemy mieli swoje propozycje, bo zawsze, zawsze takie mamy, ale to nie będą bardzo duże projekty, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że te bardzo duże projekty właśnie kończymy lub dwa duże, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, zaczniemy w tym roku, więc w tej chwili no, na takie miasto jak Gorzów, miasto dosyć kompaktowe, które jest w okolicach 100 tysięcy mieszkańców tak naprawdę coraz bardziej, no to i tak jest bardzo, bardzo dużo i dorzucimy do tego skończenie hali widowiskowo-sportowej. Już dach jest, która będzie kończona w tym roku, czy kolejne inwestycje związane z CEZIM-em i tak dalej. To i tak jest ogrom inwestycji, ogrom pieniędzy i prac. Gorzów był latami sparaliżowany i w sposób komunikacyjny, no oczywiście nie ze złośliwych względów, tylko ze względu na remonty, które oczywiście mogłyby przebiegać sprawnie, ale były i no czekają nas kolejne kłopoty, bo każdy sobie zdaje sprawę, jak newralgiczną ulicą jest ulica Kosynierów Gdyńskich i niestety, ale powoli możemy się też przygotowywać na kolejne utrudnienia. Jedno jest pewne, na pewno jeśli chodzi o
komunikacyjne problemy, to one szybko nie znikną, patrząc na te drogowe inwestycje Urzędu Miasta. Jeszcze a propos pieniędzy, bo w ubiegły piątek na naszej antenie marszałek województwa komentowała sprawę podziału pieniędzy unijnych na zintegrowane inwestycje terytorialne. Urząd Marszałkowski utrzymuje, że 184 euro dla wszystkich na mieszkańca, dla wszystkich samorządów zrzeszonych w MOF-ach i partnerstwach, to równy i uczciwy podział i tak jak słyszałem panią marszałek, to nie może się to odbyć, to też te 300 euro dla dużych ZIT-ów nie może się odbyć kosztem tych mniejszych samorządów. Czy to zamyka sprawę, czy w pana opinii jeszcze coś się wydarzy? To wcześniej był nieuczciwy, rozumiem, tak? Bo teraz będzie uczciwe, ale wcześniej, kiedy było 300 euro i MOF-y dostawały więcej i były więcej pieniędzy, to było nieuczciwe. Czyli no, pani marszałek, że priorytety pani marszałek doszła do wniosku, że nieuczciwy sposób, w jaki wcześniej dzieliła pieniądze, trzeba zmienić. No to trzeba rozmawiać z panią marszałek. No, powiem tak, jak inaczej się rozmawia z samorządowcami, później się dochodzi do innych wniosków i teraz nagle się zauważa, że są też mniejsze miejscowości i w jakiś sposób, bo o co w tym wszystkim chodzi? No, chce się samemu dzielić i decydować o tych pieniądze, nie ze względów na jakość projektów i dobro projektów, tylko ze względu na swoje jakieś polityczne interesy, tak? Czyli żeby opinii... może dorzucić samorządowcom, których się lubi, z którymi się jest blisko, czy są ichniejszymi, że tak powiem, samorządowcami, tak? No nie, to przecież nie można powiedzieć, że 600 tysięcy mieszkańców mieszkających w tych MOF-ach uważa, przynajmniej samorządowcy wybrani przez nich w wyborach, że nie do końca jest to uczciwe, więc no tutaj widzę, że jest bardzo duży konflikt interesów. Nie tak dawno temu media informowały o wpłatach na kampanię polityków PiS-u. Platforma Obywatelska, jej działacze uznały to za skandal. Z kolei dziś Gazeta Lubuska publikuje listę działaczy Platformy, Lewicy i PSL-u w województwie lubuskim, zatrudnionych albo na etatach w Urzędzie Marszałkowskim, albo w jednostkach podległych. Co na to działacz PiS-u Tomasz Rafalski? Nie, panie redaktorze, nie czytałem jeszcze tego artykułu. Musiałbym go tam przeanalizować, żeby się do niego odnieść. Aczkolwiek już słyszałem o tym, że jest taka lista i już mi się to obiło o uszy, ale no, to nie żadna nowość. Platforma Obywatelska słynie z wysokiego stopnia hipokryzji i zazwyczaj, jeżeli coś krytykują i z czegoś atakują, prawdopodobnie w tym są też głęboko, mówiąc kolokwialnie, umoczeni. No i to jest przykład na to, że to faktycznie tak jest. Jeżeli krytykuje się kogoś, że ktoś wpłaca jakieś pieniądze na jakieś kampanie, a samemu kilkadziesiąt czy tam setek, kilkaset miejsc pracy się załatwia, czy pomaga zdobyć, no to jest jak jest. Ja widzę tutaj taki problem w tym, że częstokroć, na przykład tak jak przy ostatnich sprawach dotyczących ZIT-ów i MOF-ów, tak? Tak jak mówiliśmy, że no ludzie, którzy powinni... Tu jest konflikt interesów, tak? Ponieważ ktoś, kto jest zatrudniony, na przykład pani marszałek, a miałby występować w imieniu dobra miasta przeciwko pani marszałek, będąc równocześnie biorąc jakby pieniądze od pani marszałek, no to jest problem, gdzie jest tak jakby uczciwość, to tu jest ta granica gdzieś przekroczona, tak, bo świętym prawem tego człowieka jest się bać, że straci posadę wtedy, kiedy wystąpi przeciwko jakby pracodawcy, tak. Mówi pan teraz jakich relacjach? Ja mówię o takich relacjach, że jeżeli Urząd Marszałkowski zatrudnia, załóżmy, w Gorzowie, tak, poprzez swoje jakieś tam spółki czy miejsca pracy, które oferuje radnych lub działaczy Platformy Obywatelskiej, to w momencie, kiedy interes Gorzowa kłóci się z interesem Urzędu Marszałkowskiego, pytanie jest, po której stronie staną ci działacze. Ostatnio mieliśmy przykład w Radzie Miejskiej, kiedy stanowisko za tym, żeby jednak te pieniądze na ZIT-y były większe, tak? I okazało się, że radni Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, czyli stanęli po stronie pani marszałek, tak? No Zielonogórcy się nie wiem, to nie wiem, co tu zadecydował, strach czy co, bo nie wiem, bo Zielonogórcy zagłosowali jednak za tym stanowiskiem, które apeluje o to, żeby te pieniądze były większe. No to stanowisko w Zielonej Górze było dość mocne, jeśli chodzi o... I było zdecydowanie mocniejsze niż Gorzowie. Na koniec chciałem poprosić o komentarz, bo ciekawa informacja ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Otóż Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, spotkał się z pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz prezesem portów lotniczych w sprawie
współpracy przyszłości lotniska w Babimoście. No, ciekawe rozwiązanie. Był tam także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna na tym spotkaniu, ale tak pamiętam, że Platforma krytykuje CPK, a tutaj jest chęć współpracy, jak pan to skomentuje. Powiem tak, no, trudno, żebym krytykował jakby akurat kogoś za dobre pomysły, ponieważ to nie jest zły pomysł, tak? Nie mówię o tym podłączeniu jakby lotniska Babimostu do całego projektu. No, rozumiem, że pomysłodawcy tego uznali, że ten projekt CPK jest doskonały i warto w nim być. Cieszę się. To bardzo jest faktycznie dziwne, ponieważ generalnie politycy Platformy Obywatelskiej krytykują ten projekt. I to bardzo, tak? Można się spodziewać tego, że w razie, jeżeli mieliby taką możliwość, oczywiście projekt by, mówiąc też kolokwialnie, położyli, zaprzestali lub uznali, że jest tyle trudności niemożliwych do pokonania, że go się nie zrobi. Zresztą sam kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski powiedział kiedyś, no po co nam lotnisko CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie. Widzę, że tam jakby urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego też się w taki sposób nie patrzą, chociaż lotnisko w Berlinie jest niedaleko, ale rozwijają swoje i słusznie. No tam chodzi między innymi o budowę i nowego słusznie terminala i wykorzystanie tego lotniska obronnych. Albo być może jeszcze też mi przyszło to do głowy, pozwolę sobie powiedzieć, że przyszło mi to do głowy, że spodziewają się jednak zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w przyszłych wyborach i wiedzą, że ten projekt zostanie doprowadzony do końca. Myślę, że tu dobrze antycypują tą sytuację. Na razie spodziewamy się zwycięstwa Polaków jutro przeciwko Meksykowi. Tomasz Rafalski, szef klubu PiS w Gorzowskiej Radzie Miasta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.